jak ładnie. I ciepło, i pięknie, i świeci słońko. Cześć! Kochany YouTube, z tej strony Maciej Kulhawik z kanału Maciej Kulhawik Vlog. Autor vloga w czerwonych butach, który dokumentuje moją ścieżkę od bycia nikim, ale świeci. Dostania się legendarnym performerem. I dziś na swojej ścieżce. No wiadomo, wypiłem 3 szklanki wody. Hiszpańskiego nie zrobiłem, zjadłem pyszne, zdrowe śniadanie. I teraz idę, jeszcze raz, robię drugie podejście na ten wywiad do Gazety Wyborczej. Dalej to będzie Starbucks. Czy pan przyjdzie? Miejmy nadzieję. Jeśli Antek dobrze ustawił spotkanie. Idę. Udało się. Jestem w dobrym miejscu i spotkałem się z dobrym panem. Z tym, którym miałem się spotkać. Zaraz zaczynamy. Dziękuję bardzo. To co, to jesteśmy w kontakcie. No, dziękuję bardzo. Wspaniale. Do redakcji idziesz teraz? Tak. No to dobrego. Powodzenia. Dziękuję bardzo, na razie. Wow. Ale fajnie. No dobra, co prawda nie nagrałem za bardzo tego reportażu, bo nie wiedziałem, kiedy mam kamerę włączyć. Ale ciężko mi się odpowiada jednak na... Kurde, to ja już tłumaczę. Zaczynam odpowiadać na pytanie i później gdzieś skręcam w bok w swoich wypowiedziach. I później już nie wiem, na jakie pytanie odpowiadałem. I tak było, kurde, za każdym razem, przy każdym pytaniu jakoś się nie mogłem... No nie mogłem powiedzieć, czym jest dla mnie magia. No to mógłbym powiedzieć, czym jest, ale tu musiałem opowiedzieć całe swoje życie dookoła, zanim wymyśliłem, czym jest dla mnie magia w tej odpowiedzi. No i tak było z każdym pytaniem. Ale było super. Bardzo mi się podobało. Teraz idę na saunę, przemedytować wszystko to, co się wydarzyło. Super, ekstra, fajnie, wspaniale było. Fajnie było. Fajnie. Idę na saunę. No i dzisiaj trzecia część odcinka Max Relax. No nie zamierzam się stresować jakoś dzisiaj specjalnie. Chowam was do szafy. Cześć kochani, Maciej Kulhawik z tej strony, autor vloga w czerwonych butach. Witam was w wieczornym update'cie. I już opowiadam, co się dzisiaj wydarzyło, żebym stał się performerem legendą, bo wydarzyła się bardzo ważna rzecz. Jak widzicie, zmieniłem wam tło tych wieczornych update'ów. Zawsze siedzę na tamtej kanapie, teraz siedzę na tym fotelu, żeby coś się jednak tutaj z tyłu działo, prawda? Ale no, oglądam mordę, bo tutaj miałem takie czerwone, od kilku miesięcy miałem tutaj takie czerwone i nie wiedziałem za bardzo, jak sobie z tym poradzić. I smarowałem absolutnie przeróżnymi maściami, wszystkim, co miałem, na bakterie, na grzyby, na wirusy, olejem CBD, jakimiś nawilżającymi, wysuszającymi, łagodzącymi, różnym gównem i nic nie pomagało. I dzisiaj, żeby stać się performerem legendą, w końcu poszedłem do pana dermatologa i przepisał mi parę rzeczy, aż wam przyniosę. O! No, jak klasyczna blogerka modowa, instagramerka, opowiem wam o swoich kosmetykach, których będę używał. Coś do mycia ryja, bo jak się okazuje, źle myłem mydłem. Zwykłym szarym mydłem o nazwie Biały Jeleń. Teraz będę mył tym. Tym mam smarować na złagodzenie podrażnienia. A to jest delikatny steryd. Jakby to wcześniej nie pomogło, ale to będę smarował tym później. Dobrze, to tym się chciałem z wami podzielić. Jest to duży krok, żeby stać się performerem, legendą, bo strasznie mnie to denerwowało i czułem się self-conscious. Nie miałem takiej pewności siebie, wychodząc do ludzi, rozmawiając z nimi, bo czułem, że mam tutaj czerwone gówno na ryju, z którym nie mogę sobie poradzić. Jakbym wiedział, co to jest i mógłbym sobie poradzić, to by mnie to tak nie przejmowało jak to, że zupełnie nie wiedziałem, co to jest. No miejmy nadzieję, że tutaj te moje
jakieś mleczka do mycia mordy pomogą. No i co się jeszcze wydarzyło, żebym stał się performerem, legendą? Byłem na salonie, a wcześniej udzieliłem wspaniałego, czy wspaniały to się okaże, ale wywiadu dla Gazety Wyborczej z przemiłym panem Piotrem. No i co prawda nie nagrałem tego wywiadu za bardzo, bo tak byłem zaaferowany całą akcją, że nie zdążyłem kliknąć przycisku play, record, ale bardzo mi się podobało całe przeżycie. Pan Piotr kupił mi kawę w Starbucksie, za co jestem bardzo wdzięczny, bo ja sam sobie kawę w Starbucksie nie kupuję, bo nie mam pieniążków na to. Parzę w swojej kawiarce tutaj na chacie. I pijąc tę kawę, mogłem opowiadać o sobie i o moim życiu jako performer, o tym, co się tam działo też w tym moim życiu, o tych atakach paniki. Nie jest za przyjemnie sobie o tym wszystkim przypominać, ale jeśli to ma przynieść coś dobrego komukolwiek albo światu, może nawet, no to jakby jestem, nie lubię jak ktoś mówi jakby, jestem w stanie jeszcze raz przeżyć to wszystko, co przeżywałem i opowiedzieć tę historię najlepiej jak potrafię, by pomóc może komuś z podobnymi sprawami, przypadłościami, zaburzeniami. I w jaki sposób to może pomóc, tego nie wiem. No nie jestem tutaj jakoś jasnowidzem specjalnie. Nie wiem, w jaki sposób moje uczestnictwo w programie, mówienie o tym problemie na głos, czy właśnie opowiadanie o tym w tym wywiadzie ma się przyczynić ku polepszeniu sytuacji, ale wiem, że może. Tylko nie wiem jeszcze jak. Wspaniale było z panem Piotrem. Co prawda mam taką właśnie przypadłość odpowiadania na pytanie i później bing, skręcę gdzieś w bok, dalej niby odpowiadając na to pytanie, ale już trochę inaczej, trochę w bok skręciłem i jeszcze trochę w bok i tu się odbije, tam się odbije, tu się i później już nie wiem, na jakie pytanie odpowiadam. Tak miałem wiele razy, także ciężko, nie że ciężko mi jest się skupić, czy skupić na odpowiadaniu na pytanie, ale wydaje mi się, że muszę tak obszernie odpowiedzieć na pytanie, że tak naprawdę już później nie wiem, na jaki temat mówię. Wiecie, o co chodzi? Niby mówię, odpowiadam, idę po prostu i nagle bim w bok i bim, i bim, i bim, i zakręciłem trzy kółka i już nie wiem, co się dzieje. Ale mimo, że dalej ta historia jakoś tam się spina i zobaczymy. To będzie, to było, no jak było przeprowadzone ten wywiad, to było, pan nagrywał sobie na dyktafon to wszystko, później chyba będzie musiał tego słuchać, przepisywać to wszystko, a później jakoś ustawić tak, żeby to miało sens, ręce i nogi. Nie wiem. Mówi, że już może w piątek da mi wersję do autoryzacji. Bardzo ciekaw jestem tego, co się tam ukaże. A już jutro, tak, jutro, w czwartek rano, a jeśli oglądacie to w czwartek rano, no to już jutro, w czwartek rano będzie wywiad, reportaż ze mną na łamach Dzień Dobry TVN, z czego jestem bardzo dumny, na maksa jestem dumny z tego materiału. Co prawda go jeszcze nie widziałem, ale pani Sylwia pisała, że... No właśnie, pani Sylwia napisała, że jest dobrze, że wzruszyła się redakcja, jak montowali ten materiał, jak pracowali nad nim, więc nie wiem, czy to dobrze, że wywołuje takie emocje, ale ważne, że wywołuje emocje i jak to zostanie pokazane, to zobaczymy jutro. Kocham was wszystkich, moi subskryberzy, a słowo na dziś, na jutro, na dziś, w komentarzu to muszelka.